Niezwykle panu współczuję pozycji, w której pan się znalazł i tak bardzo się cieszę, że mówi nam pan o tym i możemy ten ból podzielić. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, to na kilka pewnie będę w stanie odpowiedzieć. Bardzo proszę, TVN24. Agata Adamek, TVN24. Panie marszałku, chciałam zapytać pana o dwie afery. Jedna to afera wizowa w kontekście ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. Wiemy, że no, przez 1000 trzeba pomnożyć tę liczbę wiz wydanych z naruszeniem prawa w stosunku do tego, co mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości, twierdząc, że to nawet nie była aferka. Jak pan reaguje na te doniesienia? I druga sprawa, Zbigniew Ziobro przed komisją do spraw Pegasusa. Politycy z nim związani już mówią, że ta komisja tak naprawdę nie istnieje, więc nie ma przed czym się Zbigniew Ziobro stawiać. Komisja istnieje i będą państwo mieli dowód na to, że istnieje, choćby w tej postaci, że będziemy dokonywać zmian w jej składzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, z tego co wiem. A więc no już to jest rozstrzygnięte od strony, powiedziałbym, ontologii. Nie można dokonywać zmian w czymś, co nie istnieje. Skoro dokonujemy zmian, to znaczy, że to istnieje. Ja rozumiem, że cytując Alicję w Krainie Czarów, niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości chcieliby zamknąć oczy i powiedzieć: potworze, nie macie, myśląc o komisjach śledczych, ale ten potwór z ich perspektywy wciąż istnieje i wciąż, mam nadzieję, będzie doprowadzał do tego, że zostaną pociągnięci winni różnych rzeczy do odpowiedzialności. Natomiast jeżeli chodzi o aferę wizową, to jest po prostu porażające. Porażająca jest hipokryzja tych, którzy z jednej strony kazali nam wznosić mur i składać się na niego, którzy wstawali murem za polskim mundurem, a z drugiej strony okazało się, że przy tym murze postawili taki punkcik, w którym można było za pieniądze ten mur ominąć. I tutaj polski żołnierz, tutaj ryzykowanie życia, tutaj olbrzymi wysiłek całego narodu, który troszczy się o swoje bezpieczeństwo, a tutaj straganik, na którym można to wszystko obejść, jak się odpowiednim ludziom zapłaci. To jest coś, co musi też stanąć nam przed oczyma. Tu polski żołnierz ryzykujący życie, a tu ci mali handlarze, którzy stoją i na swoim straganiku puszczają ludzi bez żadnej kontroli na lewo dalej w stronę Unii Europejskiej. Przecież to jest nie tylko krótkowzroczne robienie interesów i jakieś polityczne geszefciarstwo. To jest po prostu regularne wystawianie na szwank bezpieczeństwa milionów obywateli Unii Europejskiej. To my tutaj rozmawiamy o tym, jak kontrolować cudzoziemców, którzy do nas przyjeżdżają, żeby być pewnymi, że mają czyste i dobre intencje, a tutaj się nagle okazuje, że nie trzeba mieć dobrych intencji, trzeba mieć po prostu odpowiednią kwotę w dolarach i zapłacić ją funkcjonariuszom Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy, czy całego tego ekosystemu przestępczego, który został wokół tego stworzony. Nie można bardziej napluć w twarz tym, którzy rzeczywiście martwią się o bezpieczeństwo swoich rodzin, którzy rzeczywiście troszczą się o to, żeby Rzeczpospolita była państwem bezpiecznym. I niezależnie od tego, kto by to robił, bo to nie jest tak, znacie mnie państwo, ja nie mam żadnej alergii na żadne ugrupowanie polityczne, ale to jest po prostu obrzydliwe. No tak to trzeba nazwać, to również od strony etycznej. Jedną ręką robić to, a drugą ręką kasować za zupełnie coś przeciwnego. Mam nadzieję, że prokuratura będzie pracować szybko, że komisja będzie pracować szybko i że szybko osoby winne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, a nie będą śmiały się w twarz wszystkim tym, których bezpieczeństwo migrały. Bardzo proszę. Dzień dobry, panie marszałku. Michał Iwonek, Republika. Ja wrócę jednak do tematu powodzi, też w kontekście słów szefa rządu, bo Donald Tusk mówi o tym, że jeżeli chodzi o obecność bobrów na wałach, czasami trzeba wybierać między miłością do zwierząt, a bezpieczeństwem miast, wsi, stabilnością wałów. Wcześniej atakowani byli meteorolodzy, samorządowcy, więc ja chciałem zapytać jednak o tę polityczną odpowiedzialność za tę tragedię wobec tych działań, w zasadzie braku działań, których no, wy jako rząd, całościowo mówię o koalicji, nie podjęliście. Ale zarzuca nam pan, że nie byliśmy dość bezwzględni wobec bobrów. Chcesz się upewnić? Nie, chciałem jednak dopytać, myślę, że pan, panie marszałku, doskonale wie. Chciałem dopytać, dlaczego zostały zlekceważone te wszystkie ostrzeżenia, czy to Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Unii Europejskiej przecież także to wiemy o tym, czy chociażby naszych południowych sąsiadów z Republiki Czeskiej. Pozwoli pan, że podzielę się, ja nie, jak pan wie, nie jestem członkiem rządu, to też informacja, która może być w tym kontekście cenna. Pana
ugrupowanie. Natomiast tak, jest rzeczywiście. Natomiast z moich informacji, również takich, które odbierałem jako widz różnego rodzaju mediów, nie wynika, aby cokolwiek zostało zlekceważone. I właśnie dlatego, że zlekceważone nie zostało, udało się uniknąć tragedii jeszcze większej. Natomiast co do szczegółów, właśnie dlatego jutro będziemy mieli w Sejmie informację rządu, na której rozumiem też wszyscy ci, których dotykają albo w jakiś sposób pracują w nich te same pytania, które pan tutaj zadał, będą mogli zaczerpnąć informacji u źródła, a więc u odnośnych ministrów, u premiera, który jak rozumiem będzie też w tym punkcie uczestniczył i oni to wszystko wyjaśnią bardzo sprawnie. Moją rolą jako jako marszałka Sejmu jest zaplanowanie ramy do tego, żeby wszystkie pytania padły, dlatego że nasz interes jest absolutnie wspólny. Rozumiem, że opozycji też, że opozycja nie kibicuje powodzi, tylko kibicuje państwu polskiemu. I dzisiaj to, co przed nami stoi, to doprowadzenie do tego, żeby państwo polskie było jeszcze bardziej efektywne na przyszłość i wyciągnęło wnioski z tego wszystkiego, co się stało i teraz, i co się stało wcześniej, żebyśmy mieli taki system zarządzania, który będzie w stanie doprowadzić do tego, że tych tragedii ludzkich związanych z kataklizmami naturalnymi będzie mniej. A więc jutro zapraszam, sam będę na sali, jak już wspomniałem, chętnie wysłucham odpowiedzi, pytań, całej tej dyskusji, która ma się toczyć. Zachęcam tylko jeszcze raz do tego, żeby wychodzić z tego do przodu, żeby zadawać sobie pytania, co dalej musimy zrobić. Bo wie pan, no dzisiaj my musimy posprzątać kawałek Polski, my musimy odbudować życie tysięcy ludzi, których zalała woda, my musimy przywrócić do sprawności instytucje, choćby takie jak szkoła w Głuchołazach, w której byłem, której pomagamy w ramach Sejmu też dzieci i młodzieży, która teraz potrzebuje dwóch konkretnych pieców do ogrzania że tak powiem, całej kubatury przed tym, jak dzieci wrócą do szkoły zimą. To są dzisiaj wyzwania, przed którymi stoimy. Zamienimy to w polityczną jadkę po raz kolejny, to wie pan, będziemy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy zawsze. To znaczy jedna strona będzie krzyczała, że PiS, a druga strona będzie krzyczała, że PO. Powodzianom lepiej od tego nie będzie. Mam nadzieję, że ten Sejm będzie Sejmem, z którego wyjdą konkretne rozwiązania, a dyskusja, bo ona musi być, nad tym, czy te środki alokować tak, czy teraz politykę przeciwpowodziową prowadzić tak, że ona będzie merytoryczna, no bo na to dzisiaj wszyscy czekają, a nie na to, żebyśmy cyrk po raz kolejny na Wiejskiej odstawiali, który ludzie wyłączą po 5 minutach, nawet jak mają prąd i powiedzą, aha, czyli oni znowu są z Marsa, a my tu zostajemy ze swoimi problemami. To jest ta stawka, którą dzisiaj będziemy na Sejmie mieli. To krótko tylko, panie marszałku, jeszcze jedno pytanie wobec tego chciałem dopytać. Rzeczywiście do tej pomocy potrzebne są ogromne pieniądze, ogromne środki. Wobec tego, czy nie jest kpiną to, że państwo przeznacza dzisiaj 1 mld złotych dla powodzian, ale na nielegalną TVP 3 miliardy? Ale gdzie przeznacza, bo nic o tym mi nie wiadomo, może pan mnie na pomoc, na pomoc dla powodzian, mówimy ogólnie państwo o wszystkich środkach, które mają zostać przeznaczone do walki ze skutkami powodzi. Zapewniam pana, że państwo przeznaczy na pomoc powodzianom dużo więcej niż 1 mld złotych, to będą znacznie większe środki i to wsparcie będzie bardzo szerokie i bardzo systemowe, natomiast jeżeli mówi pan o nielegalnych działaniach, to nielegalnym działaniem, za które mam nadzieję zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, co może i na tym Sejmie będzie już miało swój, że tak powiem, początek, jest to, co robi pan przewodniczący Świrski, blokując pieniądze dla mediów publicznych i głodząc je, próbując wziąć je głodem. Jako partyjny nominat wie dobrze, jak doprowadzić do tego, żeby wolności mediów w Polsce nie było albo była ograniczona i to jest przestępcze działanie w mojej ocenie. Mam nadzieję, że odpowiednie organy, w tym przypadku Trybunał Stanu, szybko zajmą się wyciągnięciem z tego odpowiednich wniosków. To jest zbrodnia na wolności słowa, co robi pan Świrski, a żonglowanie teraz sumami, które pan uprawia, że oto 3 miliardy idą na nielegalną TVP, a miliard idzie na powodzian, jest po prostu poniżej pana wysokiego poziomu, który znam i który bardzo szanuję od bardzo wielu miesięcy, współpracując z panem Harmonijnie w Sejmie. To jeszcze tylko od tej wolności słowa, jak już pan powiedział, to może pan zainterweniuje do pana premiera, żeby ta wolność słowa rzeczywiście miała miejsce, bo do pana, o ile mogę przyjść i zadać pytanie, to pan premier tych pytań się boi. Niezwykle panu współczuję pozycji, w której pan się znalazł i tak bardzo się cieszę, że mówi nam pan o tym i możemy ten ból podzielić. Natomiast cieszę się, że Sejm jest tą oazą wolności, w której może pan korzystać ze swoich praw i że tu może pan odetchnąć tą wolnością i pełną piersią. Zawsze będzie pan mógł tutaj realizować to swoje gorące pragnienie, które też jest we mnie. Każdy z nas pragnie być wolnym, pragnie realizować swoje obywatelskie prawa. Cieszymy się, że jest pan w naszej sejmowej wspólnocie. Rozumiem ten aplauz tutaj kartelu medialnego.